Cześć wszystkim, z tej strony Julian i dzisiaj poruszymy bardzo ważną kwestię, która w dużej mierze wpłynie na Wasze wyniki inwestycyjne w świecie kryptowalut. Tak więc rynek kryptowalut, pomimo tego, że jest skorelowany m.in. z akcjami technologicznymi USA, to żyje trochę w swoim świecie, w którym obowiązują inne zasady niż w przypadku tradycyjnych finansów. Dlatego dzisiaj przygadamy sobie trendy, czyli narracje, które zbierają najwięcej zainteresowania od strony inwestorów, co przekłada się na zwiększony popyt z konkretnych sektorów, a to przekłada się na wzrosty. Na wzrosty, w które wszyscy tutaj celujemy. Nie będę omawiał wszystkich trendów z pojedyncza. Specjalnie dla Was zrobiłem playlistę z chyba wszystkimi najważniejszymi narracjami wartymi naszej uwagi. Link do playlisty znajdziesz w opisie pod tym filmem jakby co oraz w przypiętym komentarzu lub zwyczajnie na stronie mojego kanału, jak widzicie. No i oprócz omawiania potencjalnych trendów samych w sobie, to zazwyczaj przytaczam parę altcoinów, parę kryptowalut, które uważam za dobre pozycje pod omawiany trend. Tutaj na Twitterze na przykład małe podsumowanie zrobiłem. Gdy na kanale pierwszy raz pojawiła się wzmianka o DXP, o Vela Exchange, kosztował wtedy 72 centy jeden taki token, a na chwilę obecną, jeśli dobrze pamiętam, to ponad 6 dolarów wynosiła jego cena. Tak więc po prostu warto, myślę, że tutaj zwracać uwagę, jakie tematy są poruszane. Z trendu AI tutaj również dobre wyniki nasze zestawienia robiły. I przypominam, że to wszystko się dzieje w trakcie BES-y, tak więc jak ktoś mówi, że nie da się zarabiać w trakcie BES-y, to po prostu się nie zna albo nie umie po prostu. Dlatego radzę być na bieżąco i zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A więc dla szybkiego przypomnienia, to przytoczę Tobie najświeższe potencjalne trendy. Jest to m.in. liquid staking, giełdy zdecentralizowane, play to earn, również stawiam na to, że zrobi swój comeback, rollupy ZK, warstwy drugie oraz AI, sztuczna inteligencja. I tutaj pojawia się ważna kwestia. Otóż przy analizie potencjalnych trendów to zwracam uwagę na to, co może rozpocząć ten trend lub co już go zaczęło, dlaczego może się utrzymać i jak go najlepiej wykorzystać. Dajmy na przykład ostatnie turbulencje związane z CEX-ami, giełdami zcentralizowanymi oraz BUSD, stablecoinem Binance. Między innymi nieufność rośnie do Binance, największej giełdy na świecie, przez upadek FTX, również jednej z największych giełd w USA. A ostatnio to SEC, taki amerykański odpowiednik skarbówki, bierze właśnie BUSD na celownik. No w takim dużym skrócie to po prostu inwestorzy i traderzy powoli zmierzają ku uzależnieniu się od scentralizowanych podmiotów, a więc zdecentralizowane alternatywy mogą na tym skorzystać. A jeszcze w temacie Binance, to spójrzcie na adres polskiej spółki Xaverów 3 w Warszawie. Pewnie myśląc o największej giełdzie na świecie, na myśli przychodzi nowoczesne szklane biuro w prestiżowej okolicy. A rzeczywistość wygląda o tak. Jesteśmy na Xaverów 3 w Warszawie. No i jak widać, Binance tutaj chyba bardzo skromnie podeszło do tematu swojej siedziby. Może po prostu nie chcą się obnosić zarobionymi pieniążkami na hoście czy cokolwiek, ale po prostu dla mnie to coś tutaj śmierdzi. Dlatego ja osobiście trzymam się giełdy Bybit, bo tam wszystko jest po prostu transparentne i dzieje się wszystko na tej giełdzie po prostu bez turbulencji. No i właśnie, gdy takie czynniki, które wychodzą na jaw i ludzie głośno o nich się wypowiadają na takie tematy, to dokłada to taką po prostu kolejną cegiełkę dla fundamentów powstawania trendu giełd zdecentralizowanych. Ja dzielę się z Wami altcoinami i zagrywkami średnio do długoterminowych, chociaż wiem, że część z Was ma apetyt na więcej takich no krótkoterminowych zagrywek, konkretnych sygnałów i analiz, to zapraszam Was do Koszar Tradingu, grupie na Discordzie, w której mamy drugiego najlepszego tradera na OKEX na świecie. On dzieli się transparentnie swoimi zagrywkami i na chwilę obecną, jeśli dobrze pamiętam, to wyróżnia się 80% skutecznością, tak więc no jest dobrze. Co więcej, to razem z Markiem i Łukaszem dzielimy się tutaj narzędziami do na przykład analizy on-chain, no i oczywiście nie tylko, na które wydajemy około 100 tysięcy złotych rocznie i wszystkim się tutaj dzielimy oczywiście za darmo na tej grupie. A odnośnie tematyki tego filmu, to również znajdziecie tutaj trady oraz altcoiny pod konkretne trendy, a ja między innymi mam swoją sekcję tutaj, w której przybliżam tajniki analizy technicznej w formie takich wpisów raz czy dwa razy w tygodniu, żeby można było tą całą wiedzę po prostu przyswoić na spokojnie. No po prostu, szczerze, to na tych koszarach tradingu chcemy tworzyć najmocniejszą społeczność krypto w Polsce, tak aby każdy mógł wyciągnąć z tego rynku jak najwięcej i patrząc po wynikach grupowiczów i naszych traderów oraz stale dochodzących nowych ludzi, to jesteśmy zdecydowanie na dobrym tropie. Jeśli chcesz dołączyć, to zostawiłem Tobie link w opisie i przypiętym komentarzu. Kliknij, dołącz i widzimy się w koszarach tradingu.
No dobra, poruszyliśmy tematy, które mogą nam pomóc zarobić, a teraz przejdźmy do tematu trendów i narracji, które zamiast wypełnić Twoje kieszenie, mogą przyczynić się do ich roztrwonienia. I w tej kwestii pierwsza przychodzi mi na myśl ekologia, czyli kryptowaluty skupione dookoła różnych zielonych rozwiązań i tym podobnych. Nie mówię, że takie projekty mogą się okazać słabe, jednak jest to swego rodzaju taki uniwersalny trend, który w teorii powinien się przyjąć w każdym cyklu ze względu na stale pogarszające się zanieczyszczenia oraz ogólny stan środowiska. No i jasne, potrzebne są rozwiązania zapobiegające temu, ale znajdzie się oczywiście wiele osób chcących to wykorzystać do swoich własnych niecnych celów. Dlatego pokażę teraz przykład, jak tacy ludzie ujeżdżają ten trend oraz na co uważać. Znalazłem kolejny pre-sale, nazywa się Sea Charge, ten projekt, i on obiecuje, że zbuduje system płatniczy dla stacji ładujących auta elektryczne z użyciem technologii blockchain. Oczywiście płatności w tych stacjach ładowania będą przeprowadzone za pośrednictwem tokena CCHG. Aktualnie znajduje się na drugiej rundzie pre-sale'u. Cena aktualna to jakieś 1,5 centa i tak z każdą rundą cena będzie rosła. Zebrano niby ponad $1 milion, czyli ogólnie no, może to wyglądać dobrze dla wielu osób. Tutaj też już są pierwsze jakieś wzmianki o listingu na CEX-ie 31 marca. Możecie kojarzyć układ strony z na przykład Fightoutem, który omawiałem jakiś czas temu na kanale. Jak widzimy, mamy podobne okienko, podobny tutaj raz jeszcze właśnie układ strony. No i ogólnie wiele podobieństw. Patrzcie, tutaj można wygrać $250,000. A Meta Masters Guild, czyli projekt, który omawiałem niedawno w materiale dotyczącym analizowania pre-sale'i oraz wynajdywania takich czerwonych flag w projektach, no to patrzcie, mamy to samo. Tutaj jest to okienko z pre-sale'em, krótki opis, czym się zajmują, z nawet końcówką tutaj kup token natywny Memak w pre-sale jeszcze dzisiaj. I patrzcie, można wygrać $100,000 i tutaj raz jeszcze mamy nawet napisane kupuj tokeny CCHG teraz, zanim cena wzrośnie. Mamy też tutaj kolejny konkursik o $50,000, czyli jak widać po prostu twórcy już dosłownie po prostu kopiują i wklejają ten sam szablon strony i zmieniają po prostu tekst, jak i grafikę. Serio, uważajcie na tego typu rzeczy. Tak więc schodząc niżej na stronce, to mamy tutaj bardziej tutaj szczegółowy opis. Myślę, że nie będziemy się tutaj za bardzo zagłębiać. Ogólnie tutaj chodzi o to, że chcą stworzyć te ładowarki z użyciem blockchain i cały system płatności skupiony dookoła tokenu. No jakby po pierwsze to fajnie, że coś działają w tym temacie, tylko warto mieć na uwadze fakt, że auta elektryczne dopiero są tak naprawdę wprowadzane. No na przykład w takiej Polsce to jest bardzo mało takich stacji do ładowania, a tym bardziej myślę, że byłaby mniejsza grupa osób chcących korzystać z, nie dość, że z aut elektrycznych, to jeszcze implementować technologię blockchain. Myślę, że taki projekt dałoby się na luzie stworzyć bez użycia blockchainu, a twórcy mogliby się skupić po prostu na optymalizowaniu i wdrażaniu jak najwięcej poprawek do już aktualnie działających stacji ładowania, no i po prostu usprawniania tego, co już jest. Idziemy dalej. Mamy tutaj informacje odnośnie audytu przez Solid Proof i to samo widzieliśmy w Fightout oraz w Memag. Szczerze to mało informacji jest w internecie odnośnie Solid Proof. Na ich stronie, co ciekawe, nie ma informacji odnośnie tego projektu, tak samo jak Knockout oraz Fightout. Tak więc mamy tutaj po prostu PDF, który tak naprawdę każdy mógłby sobie go napisać, zrobić tutaj, ładne graficzki dodać. I w tym temacie mogę się szczerze mylić, bo tak jak mówiłem, dużo informacji nie znalazłem na temat Solid Proof. Pierwszą styczność z tym audytorem miałem właśnie od czasu analizy Fightout oraz Memag, czyli po prostu skamy, które ostatnio się pojawiły u mnie na kanale w celu po prostu zwykłej przestrogi przed nimi. Następnie mamy dosłownie tak samo napisane instrukcje, jak kupić ich tokeny, to tutaj też nie będziemy się zagłębiać. W temacie roadmapy to już samo w sobie, co przykuwa moją uwagę najbardziej, jest to, że nie ma żadnych konkretnych dat tutaj. No fajnie, że mają obietnicę, 1000 hodlerów, jakieś to jeszcze NFT będą wypuszczać podobno. Jeszcze, o patrzcie, w fazie launchu będzie agresywny marketing, kampania z influencerami YouTube'owymi. Tutaj raz jeszcze mamy, że extensive marketing, czyli mocny marketing, listingi. Czyli patrzcie, ile wszystko tutaj z tych obietnic opiera się tak naprawdę no, na marketingu, a nie na dostarczaniu prawdziwych tutaj rzeczywiście użyteczności. Nie o tyle samego nawet tokenu, co samego projektu. Tokenomia sama w sobie no, jest jak widać dosyć prosto zbudowana. Jeśli rzeczywiście tokeny byłyby ulokowane tak jak są tutaj, no to myślę, że nie byłoby aż tak źle,
chociaż i tak widzę tutaj też parę czerwonych flag. 10% całej podaży tokenów na jakieś stakingi, airdropy i giveaway'e to po prostu by mocno zwiększyło inflacyjność tokenu tego CCHG, bo fundusz ekosystemu to raz jeszcze to samo co w przypadku poprzedniego projektu Memag. No co to znaczy ecosystem fund, czyli fundusz jakby zabezpieczający, żeby mieć jakąś tam kasę na zapleczu, jakieś koszty operacyjne, wydatki firmowe itd., itd. Myślę, że wyjaśnienie podziału alokacji tokenów byłoby tutaj jak najbardziej mile widziane. Na przykład partnerzy. Na nich poszło 5% tokenów i fajnie byłoby po prostu wyklarować, jak, dlaczego poszło 5% na tych partnerów, w czym oni na przykład pomogli projektowi, w jaki sposób się angażują oraz warunki vestingu również przydałoby się, no żeby były po prostu opisane tutaj, bo inaczej to nie wiadomo czego można się spodziewać, czyli nagle 5% całych tokenów zostanie zdumpowane na listingu, no to będzie przypał wtedy po prostu. W przypadku Teamu to już lepiej wygląda trochę sytuacja niż to było w przypadku Memag oraz Fightout, ale raz jeszcze co ja tutaj widzę, mamy jakiegoś koordynatora biznesowego, następnie mamy advisora od marketingu, raz jeszcze marketing partner, business development, ale nie widzę nigdzie tutaj osób zajmujących się na przykład inżynierów, którzy by się przyczynili do powstania takich stacji ładowania tych aut elektrycznych czy innych pojazdów, jak i deweloperów. No, stworzenie całego systemu płatności opierającego się o auta elektryczne oraz stacje ładowania, no to jest nie lada wyzwanie, a tutaj szczerze no nie widzę nigdzie żadnych deweloperów w teamie. Jest to jakiś dev consultant, no ale anonimowy i nie za bardzo wiadomo o co z nim chodzi tutaj. Spójrzcie jeszcze na to. W UK, w Wielkiej Brytanii, rząd planuje zaprzestać sprzedaży aut z silnikami spalinowymi, czyli to ten news sam w sobie mógłby być dobrym napędem na taki trend, ekotrend w świecie kryptowalut, czyli w teorii powinien rosnąć popyt na po prostu takie zielone rozwiązania, które wcześniej mówiłem, a przy tym właśnie projekty dotyczące aut elektrycznych. I możliwe, że takie projekty już powstają, takie legitne projekty już powstają, no ale jak sami widzieliście przed chwilą, to powstaje no wiele, wiele projektów, które lubią obiecywać. Tak więc uważajcie na siebie, ja widzę, że te stronki są coraz bardziej no, zadbane, coraz lepiej wyglądają, a to otwiera prawdopodobieństwo, że więcej osób będzie się nabierało na tego typu przedsięwzięcia, że tak łagodnie to ujmę. Jeszcze na koniec chciałbym tak pokrótce poruszyć temat copy tradingu. Wiele z Was się mnie pytało o ten temat i możecie kojarzyć nawet seryjkę taką filmów, bardziej takich wstawek pod koniec filmów, którą robiłem, która polegała właśnie na sprawdzaniu wyników z copy tradingu na PrimeXBT. Tutaj jak widać jest zakładka copy trading. Copy trading lub co-vesting, jak to się tutaj nazywa. Ogólnie zasady są takie same jak na prawie w każdej innej platformie. No, korzystałem z PrimeXBT jakiś czas temu. Aktualnie korzystam z Bybit i myślę, że byłoby fajnie powrócić do tematu copy tradingu, bo to swoją drogą jest naprawdę ciekawy mechanizm takiej dywersyfikacji swoich środków przeznaczonych na trading. Tylko no, z racji tego, że już po prostu badaliśmy tutaj skuteczność modułu co-vesting tutaj na PrimeXBT jakiś czas temu na kanale, to myślę, że będzie można sobie odpuścić ten temat, ale na Bybit jeszcze nie sprawdzałem, szczerze, więc możecie spodziewać się, że w przyszłym czasie takie materiały mogą się pojawić. Swoją drogą myślę, żeby zrobić po prostu cały taki film poświęcony copy tradingowi, tak żeby po prostu wszystko wyjaśnić, dlaczego to ma sens, dlaczego to może nie mieć sensu dla niektórych osób oraz jakie rzeczywiście wyniki można wyrobić. Tak więc jeśli dobrze pamiętacie lub część z Was może pamięta, to przez chwilę rzeczywiście fajne wyniki ci traderzy, których sobie tutaj kopiowałem, robili spoko wyniki, ale finalnie to jeden został zlikwidowany, potem drugi został zlikwidowany, jego pozycje, więc już po prostu zamknąłem stratę, zamykając trzeciego trainera. Będę wdzięczny za Waszą opinię na temat takiej seryjki, czy w ogóle coś takiego byście chcieli widzieć, czy może sami korzystacie z copy tradingu, jak to w ogóle wygląda z Waszej perspektywy. Czyli tak podsumowując tutaj, trend ekologiczny w świecie kryptowalut, zielone rozwiązania w świecie kryptowalut mają prawo bytu. Są wydarzenia na świecie, które po prostu sprzyjają tego typu rozwiązaniom, ale no jak to w świecie kryptowalut bywa, większość projektów jest tak naprawdę do wyrzucenia, co przetrwają może jeden cykl, uzbierają jakiś pieniążek, fajnie, a bezce sobie spędzą już na jakiejś wysepce. Tak więc serio uważajcie na siebie, jak widać projekty ujeżdżają nawet takie, można powiedzieć, czyste, pozytywne projekty, które chcą jak najlepiej tutaj dla naszego niby świata zrobić, ale no jest tak jest, uważajcie na siebie, link do tego pre-sale'a Wam zostawiłem w opisie i przy pięknym komentarzu,
Możecie sobie obczaić już na własną rękę, może po prostu praktykując oglądanie takich no, po prostu słabych projektów, to wyłapiecie przy tym czynniki, które może przy analizie kolejnych projektów no wam się po prostu przydadzą brać pod uwagę. Tak więc widzimy się w następnym materiale. Cześć!